postawienia samochodu, który znajdował się na dachu, użyty został tak zwany HDS. Temperatura pod spodem jest wysoka i pożar może się rozprzestrzeniać w takich zamkniętych przestrzeniach. Osoby, które próbują siłowo wtargnąć tam do lokalu, bardzo mocno utrudniają działania ratowników. Pierwszego maja po godzinie 18:49 otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku w miejscowości Kłódka na drodze krajowej numer 16. Na miejscu udały się dwa zastępy z JRG numer 1 w Grudziądzu. Strażacy zastali osobowego Peugeota, który leżał na dachu. Na miejscu były dwie osoby, które podróżowały tym samochodem. Same wydostały się z tego samochodu. Po przebadaniu przez zespół ratownictwa medycznego okazało się, że nie mają uszczerbku na zdrowiu. O godzinie 9:47 spłynęło do nas zgłoszenie z WCPR-u o pożarze dachu na budynku wielorodzinnym na ulicy Milczewskiego Bruna. Po przybyciu zastępy zastały pożar rozwijający się pod pokryciem z blachodachówki. Konieczne były prace rozbiórkowe polegające na odkręceniu połaci dachowych właśnie tą blachodachówką przykrytych oraz pracach od wewnątrz, czyli od włazów dachowych, żeby zlokalizować źródło ognia. Po całkowitym otwarciu tego miejsca, gdzie dochodziło do procesu spalania, możliwe było ugaszenie wszelkich zarzewi ognia. Takie akcje do najłatwiejszych nie należą, są to prace na wysokości, trochę czasu zajmuje otwarcie takiej połaci, żeby pożar się nie rozwijał i możliwe było ugaszenie tych płomieni, które są niewidoczne, a rzeczywiście temperatura pod spodem jest wysoka i pożar może się rozprzestrzeniać w takich zamkniętych przestrzeniach. Dzień takie akcje są łatwiejsze, mniej samochodów na parkingu, lepszy dojazd, szybciej jest zauważony pożar. Sama nasza praca też jest łatwiejsza, bo nie musimy się wspierać sprzętem oświetleniowym, tylko widzimy dokładnie, gdzie możemy chodzić, gdzie trzeba coś odkręcić, gdzie trzeba gasić. Łącznie w działaniach brało udział 7 zastępów z obydwu jednostek grudziąckich i z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Wełczu.
Wstępnie stratę oszacowano na 50 tysięcy złotych. Są to uszkodzenia w pokryciu dachowym i częściowo jego konstrukcji, jak również te wynikłe z wody, która spływa w dół i zalewa jedno mieszkanie na najwyższej kondygnacji. Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w domu jednorodzinnym w miejscowości Gruta. Na miejsce zadysponowano 4 jednostki OSP z gminy Gruta i zastępy z Grudziądza. Strażacy zastali pożar w domu, palił się jeden pokój. 4 osoby dorosłe i jedno dziecko znajdowały się w trakcie pożaru w tym domu. 3 osoby dorosłe i dziecko ewakuowały się same. To było, obyło się bez żadnego uszczerbku na zdrowiu. Natomiast w trakcie działań gaśniczych znaleziono mężczyznę w środku. Był on bardzo poparzony. Oprócz działań gaśniczych, które prowadzili strażacy, konieczne było udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, schładzanie głównie tutaj oparzeń. Natomiast po przybyciu zespołu ratownictwa medycznego zajęli się tym poszkodowanym medycy. Po zakończeniu działań gaśniczych te elementy wyposażenia pokoju, które uległy nadpaleniu, spaleniu, zostały wyniesione. Cały budynek został sprawdzony miernikiem wielogazowym, żeby sprawdzić, czy atmosfera pozwala na dalsze korzystanie z tego budynku. Nie było żadnych zagrożeń. Także pozostali domownicy mogli wrócić do domu już po zakończonej akcji. Na szczęście nie była to mocno rozwinięta jeszcze sytuacja pożarowa, natomiast przykład pokazuje, że dym i ciepło potrafią stworzyć tutaj zagrożenie dla człowieka nawet w tej pierwszej fazie pożaru. Zastępy z ZLG1 zostały zadysponowane do pożaru mieszkania na ulicy Narutowicza na drugim piętrze. Po dojeździe zastępów okazało się, że mieszkanie jest silnie zadymione, drzwi zamknięte. Ewakuowano lokatorów znajdujących się na klatce schodowej. Przystąpiono do wyważenia drzwi. Bezwłocznie na miejscu pojawili się funkcjonariusze policji, którzy wsparli w początkowej działania zabezpieczenie terenu akcji. Działania straży pożarnej polegały na dostaniu się do mieszkania, podania prądu w natarciu na palący się pokój. W mieszkaniu odnaleziono 2 osoby w stanie nieprzytomnym. Zostały one natychmiast ewakuowane z mieszkania. Podjęta została reanimacja. Osoby te zostały przekazane zespołom pogotowia ratunkowego, które dotarły na miejsce. Reanimacja była kontynuowana. Działania gaśnicze prowadzone równolegle. Lekarz stwierdził zgon jednej osoby. Pożar w pomieszczeniu był kontrolowany przez dopływ utleniacza. Pomimo dużej ilości materiału palnego, mieszkanie było hermetycznie zamknięte. Pożar, można powiedzieć, był przyduszony. Nie rozwijał on się tak dynamicznie. Pomimo tego powstała bardzo duża ilość dymu i gazów trujących, co wpłynęło na stan osób poszkodowanych. Ognisko pożaru znajdowało się w pokoju. Przyczyny pojawienia się tego ognia na tą chwilę nie są znane. Na pewno działania wyjaśniające będzie prowadziła policja. Strażacy, wchodząc do pomieszczenia, udali się z wężem wysokiego ciśnienia. Pożar został ugaszony w zarodku minimalną ilością wody. Mieszkanie było bardzo szybko przewietrzone. Klatka schodowa nie uległa zadymieniu, zniszczeniu. Zniszczony w sposób wyraźny został jeden pokój, który był objęty pożarem, i pokój sąsiadujący, który był bezpośrednio przy nim.
osoby, które próbują siłowo wtargnąć tam do lokalu, bardzo mocno utrudniają działania ratowników, powodują ich dekoncentrację. Ratownicy muszą się angażować nad zabezpieczeniem tych osób, które wtargają do budynku, a nie te, które fizycznie potrzebują pomocy w danej chwili. Staramy się zabezpieczyć tak, żeby nie przebywały osoby postronne. Niestety w tym przypadku doszło do takiego zdarzenia, że jedna osoba próbowała nam wtargnąć do kamienicy. Była agresywna względem funkcjonariuszy. Z tego tytułu musieliśmy wezwać dodatkowe siły i środki policji, które nam zabezpieczały teren działania.